finał drugiej części Stranger Things 4 obrodził zwroty akcji, nagłe zgony oraz niespodziewane rozstrzygnięcia. Czy jednak spełnił nasze oczekiwania? Na początku musimy zadać sobie ważne pytanie. Czy Hawkins da się jeszcze uratować? Apokalipsa zagościła w małym miasteczku w Indianie i nawet Eleven ze wszystkimi jej mocami nie mogła tego powstrzymać. Szanuję braci Duffer za to, że od początku wiedzą, dokąd ten serial zmierza i jak chcą go zakończyć. Widać to wyraźnie z sezonu na sezon, kiedy świat się nam rozrasta, a zagrożenie jest coraz większe i również to wskazuje finał sezonu czwartego. Jednak już ten czwarty sezon powoli zamienia się w ogromny bałagan. Widać było to już w pierwszej części, w pierwszych 7 odcinkach, ale dopiero finał, odcinki 8 i 9, tak naprawdę pokazały, że coś tutaj nie gra. Przypuszczam, że wszystko za sprawą mnogości wątków oraz postaci. Po prostu mamy już ich trochę za dużo. Finał trwa aż 2 godziny 20 minut i wydaje mi się, że można byłoby go spokojnie skrócić o 30-40 minut bez utraty ciągu przyczynowo-skutkowego oraz bez zubożenia logiki. Bo trudno jest napisać bardzo spójnie tak wiele wątków, po co nam tyle wątków. W tych dwóch odcinkach pojawiło się sporo bezsensownie skonstruowanych scen. Oto przykłady. Poświęcenie Ediego. Dlaczego Dustin zdążył przejść na drugą stronę, a Eddie postanowił zostać? Zrobił to wyłącznie dla swojego hero momentu i pokazania, że nie ucieka przed zagrożeniem i walką. Scena trwała dość długo, a nic ona nie zmieniła, bo na końcu zarówno Eddie, jak i Dustin byli w The Upside Down. Ta scena wybrzmiewałaby równie mocno, a byłaby krótsza, gdyby Eddie zamknął Dustina w przyczepie i poszedł walczyć z nietoperzami Wekny. Dustin uwolniłby się po jakimś czasie i pobiegłby w stronę ranionego Ediego. To samo tyczy się sceny, podczas której chłopaki poszukują siedziby projektu Nina. Rozkładają mapę na środku pustyni, a wówczas Argyle odchodzi od reszty i zaczyna szukać czegoś w okolicy. Okazuje się, że znalazł ślady opon, które należeć mają do pojazdów wojskowych. Jednak ta scena absolutnie niczego nie zmienia, bo kierunek jazdy okazuje się właściwy, a jednocześnie wskazówki opon nie powodują, że nasi bohaterowie szybciej odnajdują bunkier oraz jedenastkę. Wiele jest w tych dwóch finałowych odcinkach takich drobnych scen, które spokojnie można byłoby wyciąć. Ich brak nie zmieniłby, nie zmniejszyłby stawki tego finału. Kolejną rzeczą, która podkreśla ten bałagan dwóch finałowych odcinków, jest niekonsekwencja w tonie, jaki mają poszczególne sceny, a nawet ujęcia w tych samych scenach. W epilogu finałowego odcinka mamy sytuację, w której bohaterowie naprawiają chatkę w środku lasu, w której znów zamieszkać ma Eleven i Hopper. Dostajemy scenę, w której Jonathan i Nancy rozmawiają, przybijając deskę do miejsca, w którym powinno być okno. Ton robi się poważny, bo rozmawiają o swojej przyszłości, a Jonathan zastanawia się, jak przedstawić Nancy swoją decyzję dotyczącą studiów. Wówczas nasza uwaga zostaje przekierowana na Argyla szukającego magicznych grzybków w lesie, czyli zmieniamy ton poważny na komediowy, a następnie znów robi się poważnie, bo nadjeżdża rządowa limuzyna. Później przeskakujemy do jedenastki, która wspomina Max i wycieczkę w głąb jej umysłu i robi się poważnie. A nagle wchodzi Hopper i robi się smutno, ale radośnie. Fala tonalna w obrębie jednej sceny jest bardzo duża i mam wrażenie, że chyba zbyt duża, bo takich elementów, które mieszają w sobie powagę z mocno kampową komedią, a jej dostarczycielem jest głównie Argyle, sprawiają, że ton jest bardzo nierówny i potrafi momentami mocno wytrącić ze śledzonych na ekranie wydarzeń. Od samego początku tego czwartego sezonu dość spory problem mam z całym wątkiem, który odbywa się w Związku Radzieckim. Bo cała wyprawa Mareja i Joyce w
celu uwolnienia Hoppera nie wnosi tak naprawdę nic poważnego do głównego wątku. Bohaterowie znikają, a później wracają, zostając wrzuceni do głównej osi fabularnej i tak naprawdę ich wątek nie pokazuje nam nic innego poza tym, że źli Sowieci eksperymentują na Demogorgonie, Demodogach i pochwycili element Mindflayera, który nazywają The Shadow, czyli cień. Cały ten wątek skupia się na pokazaniu zimnowojennej rywalizacji Związku Radzieckiego ze Stanami Zjednoczonymi, przedstawienie szalonych eksperymentów radzieckich naukowców i pokazaniu dwóch na końcu całkiem dobrych Rosjan, którzy pomagają naszej grupie. Dość ciekawe jest również to, że cała grupa Jonathan, Will, Mike i Argyle są trochę traktowani w tym czwartym sezonie i też w finałowych odcinkach jako jeden organizm. Są zawsze razem, ich wątek jest bardzo spójny, bo ma jeden cel, a postacie wcale tak mocno się nie rozwijają. Możemy powiedzieć, że rozwija się Jonathan i Will, ale jednocześnie mam wrażenie, że Mike nie dorasta i cały czas jest tym samym skupionym na sobie 11-latkiem, którego jedynym celem jest próba ochrony 11-tki albo próba utrzymania swojego statusu w oczach i życiu 11-tki. I to właściwie tyle. No i kiedy w końcu Will odważy się i powie, że kocha Majka? Ile możemy czekać? Come on. Przejdźmy teraz do finałowych rozstrzygnięć. Bo od szturmu wojska pod przywódcą złego generała, który chce pochwycić i zabić 11-tkę, akcja zaczyna nam bardzo mocno przyspieszać. 11-tka odzyskuje moce, które wydają się być o wiele silniejsze niż przedtem. Jednocześnie papa, dr Brenner, umiera. Przed śmiercią prosi 11-tkę o wybaczenie, ale L wie, że to on jest prawdziwym potworem i że zawsze, mimo tego, że twierdzi, że chciał dla niej tylko dobrze, miał jakiś ukryty motyw. Ta scena pokazuje, że 11-tka w końcu chce decydować sama o swoim losie i o swoich bliskich. I akurat wydźwięk tej sceny podobał mi się. Ciekawe jest również to, jak skonstruowana jest finałowa walka z Vecną / Henrym / Jedynką. Tutaj kudos w stronę Robin. Bohaterowie walczą z Vecną na dwóch płaszczyznach. Steve, którego jeszcze nie wspomniałem w tym materiale, Nancy i Robin udają się do The Upside Down, aby pozbyć się faktycznego ciała Vecny, a 11-tka wchodzi do umysłu Max, nazywając to piggyback, czyli jazdą na barana, nie jak mówi nam polski tytuł tego odcinka, jazdą na gapę, i próbuje rozprawić się z Henrym, początkowo wygrywając, ale okazuje się, że Vecna również przez te wszystkie lata w The Upside Down posiadł ogromną moc i nie będzie wcale tak łatwo go pokonać. I ciekawe jest to, że akcja tego finału toczy się tak naprawdę na trzech poziomach. W Hawkins Max podpuszcza Vecnę, w The Upside Down trójka bohaterów chce pozbyć się ciała Vecny, a w umyśle Max Eleven i Vecna walczą, wykorzystując swoje moce. W samej tej scenie, w której Max ucieka, mamy wiele elementów nawiązujących do horroru epoki. Mamy coś z to, mamy wybuchające balony z krwią, które mogą nawiązywać do Carrie. Ciekawy jest również wniosek Max, która mówi, że w momencie astroprojekcji, czyli przeniesienia umysłu Henry'ego do czyjegoś umysłu, jego ciało jest sparaliżowane i to wówczas można go zaatakować. Co się udaje, ale nie do końca. I gdy Vecna wypada z okna, jego ciało płonie, mamy kolejny omasz w stronę klasycznego horroru. Bo Vecna umiera, ale nagle jego ciało po upadku z wysokości znika. Tutaj oczywiście nawiązanie do Mike'a Myersa i Halloween. Do Mike'a Myersa, który znowu pojawia się w tym czwartym sezonie w postaci halloweenowej maski, którą zakłada Eddie. Sam finał nie napawa zbyt optymistycznie przed
finałem. Napawa optymistycznie, że dostaniemy ogromne, spektakularne zakończenie, ale nie stawia w dobrej pozycji naszych bohaterów. Vecna dopada Max, otwiera czwartą bramę w Hawkins, która sprawia, że Ziemia się otwiera i to chyba czas, aby The Upside Down zagościło w naszym świecie. Ciekawe jest również to, że Max zostaje bardzo mocno poturbowana i umiera. Dostajemy scenę, w której Eleven próbuje wskrzesić swoimi mocami Max i mamy Fade to Black. Bardzo długo nie wiemy, co się wówczas wydarzyło, ale otrzymujemy informację, że Max wróciła do życia i znajduje się w śpiączce. Scena z udziałem Eleven w świadomości Max pokazuje, że była tam pustka, co może jednocześnie sugerować, że Max umarła, a w jej ciele zagościł Henry, który uciekł z The Upside Down. Max stanie się naczyniem dla Vecny albo The Mind Flayera i bardzo możliwe, że to ona, a właściwie jej ciało, będzie dyrygować pojawieniem się w Hawkins The Upside Down. Bo bardzo możliwe, że istoty z The Upside Down nie mogą przechodzić do naszego świata i potrzebują jakiegoś awatara. Na początku miał być nim Will, teraz bardzo prawdopodobne, że będzie nim Max. Henry powiedział, że chce wykorzystać swoją moc i pokazać ludziom, jak powinni żyć. Ludzie są tylko robactwem żyjącym bez celu, a on chce im ten cel nadać. Jestem ciekawy, jak sytuacja zostanie przedstawiona światu. Na razie dziennikarze przekazują informację, że Hawkins nawiedziło bardzo silne trzęsienie ziemi. Na razie mamy 22 ofiary i bardzo dużo rannych. Jak szybko jednak trzeba będzie zmienić narrację i powiedzieć, co tak naprawdę dzieje się w Hawkins i co może wydarzyć się na całym świecie. Druga strona rozpocznie apokalipsę, ale co wówczas? Czy w piątym finale dojdzie do pojedynku Eleven kontra Max? I czy jedenastka poświęci się, bo zrozumie, że ona zaczęła to wszystko i tylko ona może to zakończyć? Na koniec taka mała łyżka dziegciu do tego wielkiego słoika miodu. Bardzo rozśmieszyło mnie, jak bracia Dufferowie z perspektywy scenariuszowej rozwiązali wątek Jasona. Kiedy tylko nie był już potrzebny, bo zrobił co miał zrobić, nieprzytomny został przecięty na pół przez otwierającą się czwartą bramę do The Upside Down. Nie wiesz, co zrobić z wątkiem bohatera, który nie jest potrzebny? Po prostu zabij go w jak najbardziej spektakularny sposób. Wiele w tym czwartym sezonie Stranger Things dobrych rzeczy, ale długość tych odcinków i próba stworzenia niezwykle spektakularnego i ogromnego eventu sprawia, że gdzieś gubi się odrobinę to, co było najważniejsze w Stranger Things, czyli świetny klimat. Dajcie znać, co myślicie o czwartym sezonie Stranger Things i jakie są wasze teorie dotyczące finałowego piątego sezonu.